Cześć, tutaj Chris. Dzisiaj postanowiłem zaprezentować wam kilka press kitów. Press kity, czyli są to zwykle jakieś wydania dostępne praktycznie tylko dla prasy. Niejednokrotnie obecnie trafiają jeszcze w ręce kolekcjonerów i tak nieraz można dostać je, szczególnie na eBayu, za dosyć duże pieniądze, ale są to bardzo fajne wydania i myślę, że nieraz warto zainwestować w nie. Na początek prezentuję wam coś, co już zapewne widzieliście na jednym z moich filmików. Jest to press kit z gry Fear 3. Jest on zrobiony w formie albumu na zdjęcia w twardej oprawie. Jest to jeden z prostszych press kitów. Mamy krótki artbook. Nie będę pokazał wszystkiego. Trochę stron jest. I oczywiście płyta z materiałami prasowymi. Trochę o powstawaniu gry, jakieś tapety. W zależności co tam twórcy zamieścili. Niejednokrotnie wydania prasowe posiadają bardzo fajne elementy i bardzo oryginalne. Tu mamy Prince of Persia. Pewnie się ktoś przyczepi do mojej wymowy, trudno. Bardzo fajnie zrobione pudełko. I tutaj mamy coś ciekawego. Bardzo rzadko się coś takiego spotyka. Mamy na płótnie malowane, jak widzicie. Mamy tutaj postać księżniczki, już nawet nie pamiętam jak ona miała na imię. Ale widzicie, że jest to bardzo fajnie przedstawione. Ramki są numerowane. Poza tym w zestawie mamy jeszcze bardzo krótki, w formie bardziej broszurki, artbook. Jak widzicie, tu już jest środek, jest naprawdę krótki. I oczywiście na koniec wklejona w pudełko płyta z materiałami prasowymi. Zestaw ze względu na ramkę z obrazkiem bardzo fajny. I teraz już coś jeszcze ciekawszego, jeszcze bogatszego z Guild Wars 2. Proste, białe pudełko zamykane na magnesik. Mamy fajną grafikę. Z drugiej strony jakieś informacje, w tym wypadku droga do Guild Wars 2. I tutaj online'owe RPG-ity. Trzeba by poczytać co to dokładnie jest. Ale widać coś opisane o tym, co zwykle się robi w grach RPG. No dobra, mniejsza o to. Następnym elementem jest naprawdę gruby artbook w miękkiej oprawie.
Tutaj mamy making of. Posiada naprawdę bardzo dużo świetnych grafik. Tu mamy podpisy wszystkich twórców i ludzi, którzy brali udział podczas tworzenia Guild Wars 2. Oczywiście teksty. Przypuszczalnie trzeba by to porównać, ale zakładam, że to większość z tego możemy znaleźć w artbooku z edycji kolekcjonerskiej Guild Wars 2. Jeśli na dobrą sprawę nie jest to samo. Trzeba byłoby sprawdzić, porównać. I byłoby coś więcej wiadomo. Następnie płyty z materiałami, jak zawsze prasowymi. Zaraz zobaczę, czy uda mi się do tego jakoś dostać. Drugi już jeden wyciągał. I teraz coś, co się raczej nie spotyka w wydaniach kolekcjonerskich. To jest bardziej stylizowane pod kartę, a jest to mały pendrive z materiałami prasowymi. Tutaj mamy kartę pamięci. Wystarczy lekko ją wypchnąć i już można podłączyć do komputera i przesłuchać materiały promocyjne i pooglądać, co tam nam twórcy zaserwowali. Prócz wydania z Fear 3 jest to moje prywatne zbiory. Akurat te rzeczy należą do moich klientów, ale postanowiłem wam je zaprezentować, bo moim zdaniem fajna okazja, żeby zobaczyć, co można znaleźć na internecie. Jak ktoś ma gotówkę, warto się w to pobawić, poszukać i sobie zakupić. Niejednokrotnie są to naprawdę fajne wydania, znacznie bogatsze od tych, które wam zaprezentowałem. To był taki, na dobrą sprawę, mały pogląd na to, co można znaleźć. Od siebie to tyle. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, piszcie, czy wam się podobało, co tak, co nie. I oczywiście czekam na wasze komentarze i sugestie, co pokazać dalej. Cześć!